Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, placówka imienia generała Sikorskiego w Oszawie oraz działające przy placówce Panie zapraszają na zabawę sylwestrową od godziny 19 do 2 w nocy w sali SWAP-u przy 1551 Stevenson Road North. Do tańca gra zespół Standard. Gorąca kolacja z winem i szampan o północy. Bilety w sklepie Variety and Deli przy 302 Oshawa Boulevard South oraz pod podanym numerem telefonu. Komitet parafialny przy parafii Świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na bal sylwestrowy w godzinach od 7 wieczór do 3 nad ranem w sali parafialnej przy 156 Roncesvalles Avenue. Do tańca gra zespół Ed Gooca and the Polish Canadians. Gorąca kolacja, szampan i dwie butelki wina na stolik. O godzinie 11.30 zimny bufet. Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby parafii. Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze zaprasza na bal sylwestrowy od godziny 19. Do tańca gra zespół Polanie. Kolację przygotuje master szef Andrzej Skóra. Gościnny występ zespołu folklorystycznego Lechowia. Bilety w sklepie Pegas na plaży Wisła oraz w centrum. Koło nr 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zaprasza na tradycyjny opłatek w niedzielę 5 stycznia o godzinie 14 w domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Obiad z deserem i winem oraz występy artystyczne. Rodzina Radia Maryja serdecznie zaprasza na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 12 stycznia przyszłego roku o godzinie 4 po południu w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W programie przewidziano spotkanie z ojcami z Radia Maryja z Polski i z Chicago. Gościem będzie również inżynier-architekt Andrzej Ryczek, projektant powstającej w Toruniu świątyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II. Świąteczny obiad przygotuje Jan Gromada. Wystąpią Kinga Mitrowska i jej uczniowie, Ania Wójcik, Anna Liszońska i Jakub Skiba przy akompaniamencie Bartosza Hadały i Jetro Avaloza Gila, loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz aukcja dzieł sztuki. Bilety do nabycia w Cepeli przy 139 Roncesvalles Avenue, sklepie Something Special na plaży Wisła oraz w Centrum Kultury. Celebrity Symphony Orchestra i Andrzej Rozbicki zapraszają 25 stycznia na wielki koncert karnawałowy w wykonaniu ponad 200 artystów. Wśród solistów gwiazda warszawskiej opery Justyna Reczeniedi, Władysława Wdowyczenko z Odessy, która użyczyła swojego głosu Annie German do przebojowego serialu telewizyjnego oraz dwóch znakomitych tenorów Stanisław Witort i Michael Nasato. Solistom obok orkiestry towarzyszyć będzie 150-osobowy chór, balet i laureaci konkursu wokalnego. Bilety Piast, Pegas, Knigomania, Yummy Markets oraz na stronie www.rozbicki.com. I to wszystko, co przygotowaliśmy w świątecznym, ostatnim w tym roku wydaniu Polskiego Studia, które, co ponownie chcielibyśmy Państwu przypomnieć, od ponad 6 lat można także oglądać na stronie internetowej naszej Credit Union, właściciela programu. Z okazji rozpoczynającego się za kilka dni nowego 2014 roku w imieniu własnym i całego zespołu Polish Studio składam Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślności. Do zobaczenia!